Witajcie, z kategorii ciekawostki, ten odcinek będzie o seryjnym mordercy. Okazuje się, że w Red Dead Redemption 2 możemy wyśledzić seryjnego zabójcę. Co więcej, nie jest to nawet związane z żadnym konkretnym zadaniem, a wskazówki nie są oznaczone typowymi dla zadań nieznajomych ikonami na mapie. Pokażę, jak znaleźć wszystkie tropy oraz części mapy, a ostatecznie, jak dotrzeć do mordercy. Warto zaznaczyć, że wskazówki można zbierać w dowolnej kolejności. Zabójca w RDR 2 pierwsza wskazówka. Na te ślady natkniemy się niedaleko drogi między Strawberry a Wallace. Udajemy się w stronę miejsca, gdzie droga krzyżuje się z torami, znajdziesz ślady krwi, a nieco dalej także części ciała. Obok znajduje się mniejszy kamień, a na nim głowa ofiary. Musisz wyjąć z jej ust notatkę. To fragment mapy i tajemniczego napisu. Zabójca w RDR 2 druga wskazówka. Kolejne wskazówki znajdziesz niedaleko Valentine, na południe od miasteczka, między Citadel Rock a Caster's Ridge. Kierując się drogą na północ, natkniesz się na ślady krwi przy drodze. Doprowadzą cię do małego mostu kolejowego. Znajdziesz tutaj kolejny makabryczny widok, napis na skarpie, a po lewej stronie od ciała także kolejną głowę ze zwiniętą mapą. Obejrzyj zdobytą mapę. To jeszcze jednak nie koniec, pozostała ostatnia część. Zabójca w RDR 2 trzecia wskazówka. Trzecia i ostatnia wskazówka znajduje się na południe od Rod. Jeśli nie odkryłeś jeszcze tej lokacji, zawsze możesz skorzystać z pociągu w rozdziale 2, żeby dotrzeć na miejsce. Konkretnie, musisz udać się na wschód od Braithwaite Manor, tam, gdzie kończy się słowo Meadows na mapie. Idąc z północy, spójrz w prawo, a dostrzeżesz kolejne ślady krwi, które doprowadzą cię do drzewa. Głowa ofiary, a zarazem trzecia i ostatnia wskazówka, będą tu po lewej stronie. Zaraz przy wielkim pniu. Mapa prowadząca do zabójcy, gdzie jest morderca. Masz już wszystkie części mapy, a więc możesz przyjrzeć się, jak wygląda ona w całości. Prezentuje się tak, naszkicowana tutaj lokacja to miejsce nazwane Lucky's Cabin. Nie jest jednak oznaczone na mapie świata aż do momentu, gdy się do niego bardzo zbliżysz. Znajdziesz je podążając na południowy zachód z Valentine. Kiedy się zbliżysz, na mapie pojawi się białe oznaczenie misji nieznajomego.
Zostaniesz napadnięty. Po scence z przerywnikiem musisz się bronić, ale wystarczy tylko jedno uderzenie, żeby powalić zabójcę. Zwiąż go i zabierz do najbliższego szeryfa w Valentine, jak instruuje gra. Kiedy dotrzesz na miejsce, upuść mordercę w oznaczonym miejscu i przygotuj się, zaraz zaatakuje on szeryfa. Bądź więc gotów do szybkiego strzału. Jeśli pomożesz szeryfowi, otrzymasz od niego za fatygę tylko $20, ale sama przygoda jest na tyle intrygująca, nietypowa, że i tak warto się nią zainteresować. Innych nagród nie przewidziano. I'm not going to lie. It's not going to be nice. And fun. I mean, it'll be fun for me, but it won't be nice for you. Found that fella you were looking for. Which fella? Fella been. Well, it ain't nothing nice. A lot of folk disappeared over the past few years. This sick son of a bitch, well, he ain't right in the head. That's so. Head over to the cellar of that broke down shack on the road to the falls. See for yourself.
Okay, come on, you. My name is Edmund. Edmund Lowry Jr. And you'll remember that, my friend. I'm sure I shall. You are a frightening fella. I'll behave, sir. I'll behave as expected. Well, you better. And I'll get you a lawyer. Don't you worry about that. You get in that cell, calm as you be. Get him off me! You lunatic! Christ alive! What the hell is wrong with you? Get out of here! My reward? Get him down now! We got more!